Wiemy, że święty Paweł przebywa w Koryncie, wiemy, że już odniósł sukces. Oczywiście nie mówimy o tym w sensie takim, że o, lecz super ekstra, świetnie, brawo, jesteś najlepszy, tylko sukces w znaczeniu, że działa w nim łaska, bardzo obficie pozwala. Prowadzić się duchowi świętemu, nie to nie jest dobrze powiedziane, że obficie pozwala się prowadzić, tylko obficie duch święty w nim działa, ale Paweł na to się zgadza, pozwala. Przede wszystkim przez to, że odsuwa od siebie smutki, rozczarowania czy analizowanie porażek, nie w znaczeniu szukaniu, szukania powodów, które mogłyby potem te rozważania pomóc, żeby błędów. Nie popełnić znowu, ale raczej w znaczeniu takim, ojku, dlaczego, jak można było, czemu my tak potraktowali, bo to jest podcinanie swoich własnych skrzydeł. To jest takie zabieranie sobie samemu siły do tego, by, by móc na nowo podjąć walkę, podjąć działanie. Ostatnio rozmawiałem z jednym z naszych braci i który jest bardzo zajęty, ma masę zajęć, dużo pracy i no, trudno jest mu coś ewentualnie nowego. Podjąć, ale rozmawialiśmy właśnie o tym, że jeśli się pojawi jakaś nowa idea, jakiś pomysł, na przykład ewangelizowania, yy, jakaś może nowa forma, która mogłaby pomóc innym, to tak naprawdę osoba, która już robi bardzo wiele, yy, która no, po prostu rozważa, że Duch Święty tu i tu i tu potrzebuje tej osoby, to ta osoba też zgodzi się na kolejne działanie, bo ona wierzy, że po prostu trzeba. Wykorzystać dobrze czas, że trzeba, trzeba naprawdę działać. I tu nie chodzi o pracoholizm, nie chodzi o to, żeby się nie wiem popisać czy oczekiwać na jakieś pochwały, i dlatego działam, tylko szczerze widzę, że no po prostu trzeba się zaangażować na tyle, że nie ma czasu na wypoczynek, czy żeby pójść do lekarza, czy żeby coś tam, coś tam. Jasne, to wszystko trzeba odpowiednio rozłożyć, żeby ilość pracy nie przekładała się potem na brak jakości, ale to nie ja o tym mówię. Dość, że taką bardzo interesującą rozmowę z jednym z braci przeprowadziliśmy i yy, no, było to dla mnie takie inspirujące. Zatem Paweł w Koryncie przemawia. Pomogło mu też to, co wczoraj liturgia nam pokazała, że przybyli do niego Tymoteusz. I Sylwan, i to nie tylko w tym znaczeniu, że mogli mu pomóc w głoszeniu, bo do tej pory, kiedy ich nie było, to, to Paweł głosił tylko raz dziennie, raz tygodniowo słowo w synagodze w Szabat, natomiast pozostały czas wypełniało mu zajęcie pod tytułem firma produkująca namioty. Chodziło o to, że po prostu musiał zarobić. I teraz, kiedy przybywają oni, mogą mu w tym pomóc, ale najprawdopodobniej przynoszą mu też. Sporą sumę pieniędzy. To jest dar od wspólnot, które Paweł założył wcześniej. Pieniądze, które po prostu pozwalają mu poświęcić się ewangelizacji. To jest też pewien model: taki, że no osoba, która głosi słowo, no może się zająć też pracą fizyczną, żeby zarobić na chleb czy na, na jakieś inne rzeczy, które musi opłacać, abonament telefoniczny, coś tam jeszcze. Okej, okay, tylko że może lepiej, żeby te pieniądze tej osobie dać, tak żeby, jeśli ma dar od Pana, głosiła słowo, czy jeździła tu i jeszcze w inne miejsce. Więc to właśnie się dzieje, w, stało się wczoraj w pierwszym czytaniu, kiedy Paweł otrzymuje tę te, te niezłą kwotę, cudowny dar serca, tą woń od, od braci, od chrześcijan, którym Chrystusa przekazał, i dzięki temu może się poświęcić już całkowicie głoszeniu słowa i przekonywaniu, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Panem. Ale też widzimy, że jednak coś tam jest, jakiś element hamujący, bo w nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: przestań się lękać, a przemawia i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Więc ym, rozumiemy, że chodzi o, o lud, który, który należy do Boga, ale y, można też troszeczkę, y, naciągając, y, to, że tak powiem, fakty, powiedzieć, że wiele ludu, mówi Pan Jezus Mam, który jeszcze chce usłyszeć Słowa, który potrzebuje usłyszeć Słowo. Więc nie może się, nie może Twój strach Ciebie hamować, powstrzymać Cię. No nie wolno Ci tego robić, bo już pomijając, że po to zostałeś powołany i posłany, to. To, to tak naprawdę strach nie jest adekwatnym argumentem na to, w, w sensie, w stosunku do tego, co masz robić. Ani sytuacja nie jest tak poważna, żebyś mógł usprawiedliwić swój strach, a nawet gdyby była poważna, to i tak przecież ja jestem z Tobą, mówi Pan. Więc nie musisz się bać, nikt się nie targnie na Ciebie, aby Cię skrzywdzić. No dobra, no to głosił im słowo przez rok i sześć miesięcy, jak czytamy. Ale kiedy Galio niejaki został prokonsulem Machai, Żydzi występują przeciwko Pawłowi. I tu możemy się zastanawiać, gdzie jest ta obietnica Pana Boga, ale ona nie jest w tym, że yy, nikt nie wystąpi przeciwko Tobie. Że nie poprowadzą cię przez sąd. Przecież pamiętamy ewangelię, gdzie Jezus mówił, że będą was targać przed sąd, ale wozłam z głowy nie spadnie, jeśli będziecie mi ufać. Więc dokładnie to się dzieje. Kiedy Paweł już miał otworzyć usta na swoją obronę, wtedy przemówił Galio. I to jest właśnie interwencja Pana Boga. Tyle, że gdyby Paweł na przykład zastosował się do strachu i zaczął uciekać, to nie doświadczyłby tej mocy Pana Boga, czyli inaczej mówiąc, nie doświadczyłby Jego obietnicy. No ale to właśnie głosił Żydom, to jest moc głoszenia Pawła, że on wierzy w to, co mówi, więc jeśli mówi, że tak, Jezus jest Mesjaszem, czyli tym, którego zabiliście w sądzie, ale z martwych wstał i On jest Panem, On jest Mesjaszem, wypełnieniem Bożych obietnic, no to oni mówiąc, Faniaczku, pokaż nam teraz to na sobie i On to pokazuje, w sądzie jest, nie ucieka. I doświadcza Bożej Mocy. Doświadcza tego, że sam Chrystus przychodzi i go ratuje. Oczywiście nie bezpośrednio, fizycznie, ale, ale Galio no, nie zgadza się na to, żeby, żeby Pawła normalnie postawić przed sądem w sensie nie fizycznym, tylko w sensie procesu, w sensie oskarżenia go i, tak jak Żydzi sobie życzyli, wydania wyroku. Więc... Tu jest jasne pokazanie yy, yy, interwencji Pana Boga, który jednak nie działa tak, jakbyśmy sobie życzyli. O, ja myślałem, że nikt się nie targnie na mnie, żeby mnie skrzywdzić. To znaczy, że nikt źle o mnie nie myśli, albo nikt źle o mnie nie mówi. Wszyscy mnie lubią, kochają i noszą na rękach, a tu mnie przed sąd prowadzą i w ogóle jednomyślnie występują przeciwko mnie. To słowo jednomyślnie jest okrutne, bo to znaczy, że wszyscy są przeciwko mnie. Nikt mnie nie lubi, jestem najgorszy i w ogóle. Ale jednak jest Pan Jezus, który pozostał po stronie Pawła, że tak można się wyrazić, i Galio, y, który jest tutaj dyrektorem tego spotkania, y, no, mówi, żadnego sądu nie będzie, nikuję, dobranoc, proszę wyjść. I na tym się cała y, historia kończy, w sensie tej chęci y, uwięzienia czy, czy też skrzywdzenia Pawła. I o tym, jak sądzę, tak odczytuję, mówi też dzisiaj Ewangelia. Jezus mówi do swoich uczniów, żeby pamiętali, że owszem, przyjdzie cierpienie, przyjdą doświadczenia na tyle mocne, że będziecie płakać, a nawet zawodzić, jakby wyjść z bólu, z bezsilności. Będziecie przestraszeni, przekonani, że nic się nie da zrobić, naprawić, że to jest w ogóle tragedia. A obok świat się będzie weselił, będzie się z was śmiał, będzie drwił, będzie wytykał was palcami, mówiąc: Idioci zaufali wymysłom, ideom, jakimś bańkom mydlanym, które pękają w doświadczeniu, w trudnościach, czyli przy naszym działaniu z nienawiścią, z chęcią zniszczenia ich. Ten ich Bóg jest jak bańka mydlana, która. Pęka i nie da się jej już posklejać. Może ktoś spróbuje posklejać bańkę mydlaną, która pękła. Ale mówi Jezus, nie, nie, powoli, bo wasza, wasz smutek zamieni się w radość. I porównuje tę sytuację do porodu. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina, gdy jednak urodzi, dziecię już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Więc myślę, że Jezus stawia przed nami zadanie. Trzeba się uczyć odkrywać. I odkrywać tę radość, że ona istnieje, to znaczy, że przyjdzie, wierzyć w te obietnice, ale też i musimy się uczyć zachowywać pamięć o tej radości, którą już doświadczyliśmy, która już przyszła wcześniej, a jednocześnie to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim uczyć się zapominać o smutku. Czyli o doznanych krzywdach i też o skutkach tych krzywd, które w nas są, rozczarowaniach, zniechęceniach, czyli ojku, no znowu to tak na mnie wpłynęło, że nie mogę być szczęśliwy, bo ktoś kiedyś mnie skrzywdził. W porządku, to jest możliwe, ale radość, którą daje Pan Bóg aktywnie, tu i teraz, czyli od momentu, kiedy ktoś postąpił wobec ciebie tak, że skrzywdziło cię to, do dzisiaj tej łaski jest tyle, że wystarczy, żeby niejako przykryć to, to, to złe doświadczenie, ale nie w sensie schować, zamieść pod dywan. Ale zatrzymać i przemienić, uzdrowić, pokazać, nie, Pan Bóg działa, On Ciebie nie zostawił. Więc to, tego się trzeba uczyć nauczyć się zapominać o smutku. I to jest prawdziwa praca duchowa to jest nasze zadanie w życiu duchowym. Nasze życie duchowe nie jest korzystaniem z, z jakichś duchowych, tylko sytuacji. Czyli idę na przez świętą, poczytam pismo święte, yy, odmówię Różaniec, teraz w maju yy, nabożeństwo do Matki Bożej. Super, to są cudne rzeczy, ale one są po to, żeby nas budować, kształtować, zmieniać, prowadzić dalej. Jeśli my tylko jesteśmy konsumentami, w sensie mówimy, ale ja byłem w kościele, jestem dobrym człowiekiem, mmm, trochę za mało. Ale co robisz z tym pokarmem, który daje Ci Pan? Co robisz z tym słowem, które praktycznie, konkretnie mówi, co robić, czy jak myśleć, jak postąpić wobec tej czy tamtej osoby? Co z tym robisz? Bo jeśli nic, no to nie wzrastasz duchowo. Jesteś konsumentem, który różni się od konsumentów zjadających, nie wiem, frytki w McDonaldzie albo kupujących jakieś sukienki czy, czy nowy samochód, yy, tylko tym, że, że jesteś konsumentem spraw duchowych. Co wydaje się być lepsze, ale nie jest, bo tak naprawdę być, powinnaś być już bliżej Pana Boga, a nie jesteś, bo wciąż tylko konsumujesz, tylko bierzesz dla siebie to, co On dla Ciebie przeznacza, ale nie idziesz dalej, nie pozwalasz się prowadzić. Jeszcze ciekawą rzeczą w tym, co mówi Jezus w tym porównaniu do kobiety rodzącej jest to, że smutek, o którym mówi, jest naturalny. Czyli to cierpienie związane z porodem dziecka jest. Wpisane naturalnie w ten proces. Tu oczywiście odnosi nas to do Ewy, której Pan Bóg po grzechu pierworodnym zapowiedział: Będziesz w bólu rodziła dzieci, co przypomina nam też, tak też katechizm nas bardzo wyraźnie uczy, że w raju przed grzechem nie było cierpienia, nie było smutku. On się pojawił jako, jako efekt grzechu, więc to, to nie jest plan Pana Boga, ale jest planem Pana Boga dopuszczenie do nas smutku i cierpienia jako lekarstwa na skutki grzechu pierworodnego i grzechu aktywnego mojego, tego, którego grzechu, który ja popełniam. Więc Jezus mówi, że wiele smutków w naszym życiu przychodzi naturalnie. Po prostu one są wpisane w nasze życie, niezależnie od tego jak żyjemy, co robimy, czy jesteśmy święci, doskonali, wspaniali, czy nie. Smutek Trudności, doświadczenia, bezsilność będą przychodzić, są wpisane w nasze życie, więc dlatego musimy się uczyć zapominać o doznanych smutkach i uczyć się pamiętać o radości i uczyć się ją odkrywać. I na koniec jeszcze Jezus mówi: To jest niesamowicie pocieszające. Tu, tu, tu obiecuję im na nowo, że teraz doznajecie smutku, ale jednak was zobaczę. I znowu. Znowu Was zobaczę i rozraduje się Wasze serce, a radości Waszej nikt Wam nie zdoła odebrać. Tu znowu chodzi o, nie, nie chodzi o jakieś przeżycie, o jakąś emocję związaną z zobaczeniem Pana Jezusa, Boże, jak pięknie, ho-ho, ale za chwilę pojawia się jakaś trudność i znowu wraca smutek. Tu Jezus mówi raczej o konieczności, żeby mieć przemienione, ser znaczy koniecznie trzeba mieć przemienione serce, o tej konieczności. Pozwalania, by Bóg przemieniał nasze serce według jego planu, bo dopiero serce przemienione umie utrzymać radość i nie traci jej z powodu np. złego humoru albo z powodu okoliczności, które się zmieniły na trudne, nieprzyjemne, ktoś mnie źle potraktował i ja już tracę radość. Jezus mówi: nie, radości waszej nikt nie zdoła wam odebrać. Z racji tego oczywiście rząd z martwych w stanie, czyli śmierć zostanie przekreślona jako ta, która ma ostatnie zdanie, ale także bardziej subiektywnie w naszym odczuciu, w naszym życiu codziennym ta radość będzie można zachować, ale tylko sercem przemienionym, sercem, które słucha słowa, tak jak Paweł usłyszał słowo, nie bój się, bo nikt się na ciebie nie targnie, ale to nie znaczy, że jesteś nietykalny, bezkarny, że jesteś ponad y, zwykłe sytuacje. Nie kobieta, kiedy rodzi, też cierpi, też, też jest być może w strachu, kiedy rodzi pierwszy raz, w jakimś smutku. Ym, może jest trochę zawiedziona, a myślałem, że to będzie pięknie, jakoś bardziej romantycznie. Ale, ale słowo, które jest obietnicą, przeprowadza nas przez to i, i, i zapowiada: nie, nie, przyjdzie radość, Twoje smutki zamienią się w radość, ale musisz i zapomnisz po o bólu, ale musisz tego się uczyć tego zapominania i uczyć się pamiętania o radości. Niech Pan obdarzy Was pokojem.